Witamy Państwa jak najserdeczniej na Mercedes-Benz Stadium w amerykańskiej Atlancie w stanie Georgia. Dzisiejsze spotkanie skomentują dla Państwa Dariusz Szpakowski i jak zwykle siedząco obok mnie Jacek Laskowski. Dziś kolejny mecz i kolejni rywale w tym sezonie zmagań Division Rivals. Mecz, Jacku, zapowiada się bardzo obiecująco. W meczach towarzyskich chodzi przede wszystkim o to, by zweryfikować w praniu słuszność podejmowanych przez trenera decyzji. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Ustawienie drużyny gospodarzy, teraz na Państwa ekranach. Mamy tutaj ustawienie 4-4-2, dość konwencjonalne, więc chyba ciężko będzie czymś zaskoczyć. Lionel Messi! Kapitalna obrona strzał głową. Popatrzmy, błąd bramkarza i mogą za to zapłacić. Ma teraz miejsce na skrzydle. Piłka odebrana tuż pod bramką. Mamy taki mały jubileusz Cristiano Ronaldo. Gra dziś setne spotkanie w barwach jednego zespołu. Gratulacje. Świetnie zagrywa Eriksen. Adama. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Trybuny czują, że powinni przegrywać, ale skoro im się upiekło, to niech to wykorzystają. Czy będzie prowadzenie? Tak, jest gol, ależ tutaj się zrobiło ciekawie. To mógł być kluczowy moment spotkania. Teraz rywale będą musieli się przegrupować, zagrać zupełnie inną piłkę. Dobrze zachował się obrońca, interweniuje i wybija na aut. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Kapitalnie broni. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Mknie z piłką na bramkę. Piłka do Messiego na krótszy słupek. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Aubameyang. Dobrze, wbiega na wolne pole. No może teraz. Brawo, ładna, co najważniejsze, skuteczna parada bramkarza. Był na posterunku, miał obronić to uderzenie i obronił. Oby więcej takich udanych interwencji. Piqué odda... Uderzenie w stronę bramki. Wyciągnięty jak struna, sięgnął piłki. Krótko rozegrali ten ruch. Piłka odbita i będzie rzut rożny. Po raz kolejny wznowią od rzutu rożnego. Z rogu w pole karne. No, nieudane dośrodkowanie z rzutu rożnego. Niestety strata piłki. Zobaczmy, co zrobi. Gol! Mamy wyrównującą bramkę! Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Jesse Lingard. Gwizdek i mamy rzut wolny. Lindelof. Jesse Lingard. Pierre-Emerick Aubameyang. Dobry odbiór Puyola. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Jesse Lingard. Pulisic. Ależ parada. Ciekawe, jak to rozwiąże. Jest szansa na dogranie. Ten strzał może im dać prowadzenie. Gol! Prowadzą, ale czy zasłużenie? No skoro prowadzą, to zasłużenie. Choć rzeczywiście gra im dziś nie idzie i zanim padła bramka, to gra przeciwnej drużyny bardziej nam się podobała. Zobaczymy, może teraz się odblokują. Cristiano Ronaldo, strata piłki. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Co teraz zrobi? Nieprawdopodobne! Aj, jednak nie ma! Groźny strzał, dobra decyzja, ale nic z tego. Faktycznie, mógł zaskoczyć tym uderzeniem. Dużo mu nie zabrakło. Wyrównanie było w zasięgu ręki.
Ricardo Pereira. Podanie na skrzydło. Adama. Pierre-Emerick Aubameyang. Fantastyczny strzał! Ter Stegen popisał się refleksem. Wspaniała interwencja. Krótko rozegrany rożny. Świetnie, udanie, wypiąstkował w pole. Nieprzemyślane to podanie, prosto do rywala, piłka oddana za bezcen. Co teraz wymyśli? Ależ teraz znakomicie jest szansa na gola. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Mamy sygnalizację sędziego, że jest spalony. Szkoda, była świetna sytuacja. Wyszedłby na czystą pozycję i mógłby zmienić wynik, ale niestety spalony. Rivaldo, Longle, no i Cristiano Ronaldo. Adama. Świetny przegląd pola. I teraz bardzo ważny przechwyt. Ma piłkę, co teraz zrobi? No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. I piłkę przejmują rywale. Będzie Adama. Broni i nie wypuszcza piłki z rąk. Rozrzucenie do boku. Jesse Lingard. Adama. Zobaczymy, co teraz zrobi. Nie, takimi strzałami nie zagrozi bramce. A był w całkiem niezłej sytuacji. Mógł lepiej przymierzyć. Fatalnie sobie ułożył piłkę na nodze. I tak oto tracą piłkę. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Aubameyang. Minął obrońców, biegnie na bramkę. Jest! Bramka dająca wyrównanie. Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków, bo że jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. Stracił piłkę Sterling. Lionel Messi. Próbował, ale nie udało się. A więc do przerwy remis 2-2. Zastanawia mnie postawa Cristiano Ronaldo. Zupełnie nie bierze na siebie odpowiedzialności. Nie ciągnie gry drużyny. Nie... Zaczynamy drugą połowę. Sterling ma mnóstwo przestrzeni na skrzydle. Rozpoczynają kontratak. Mbappé. Jak to wpadnie, będą prowadzić. Kontra, palce lizać. Wykończenie też, niczego sobie. Tylko na to czekali. Mają w składzie szybkich piłkarzy, którzy w takiej grze czują się jak ryba w wodzie. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Cristiano Ronaldo, strata piłki. Pierre-Emerick Aubameyang. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. O, teraz ma dużo miejsca. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Ależ ma dzisiaj dzień. Kolejna świetna, pewna interwencja. Przechwyt, ale nie opanował. Kylian Mbappé. No i Cristiano Ronaldo. Okazja, ale przejmuje piłkę w polu karnym. Kiepskie podanie, zupełnie bez pomysłu. Strata piłki. Dobre, skuteczne podanie. Niezła okazja do kontry. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. I teraz bardzo ważny przechwyt. Messi teraz wraca, głęboki powrót po piłkę.
Dobrze odebrał mu piłkę w groźnej sytuacji. Pulisic. Aubameyang. No i kolejne jego dobre podanie. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Neymar. Neymar w idealnej sytuacji. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. I piłkę przejmują rywale. Groźnie, ale zdążyli na czas. Jest faul, jest rzut wolny. Doskonałe miejsce do strzelenia bramki. Żółta kartka dla Piqué. Eriksen spogląda w stronę bramki. On nieraz już pokonywał bramkarza z podobnego miejsca. Nie takie rzuty wolne bronił. Złapał piłkę. Messi. Wchodzi w pole karne. Neymar przy dalszym słupku. No, bramka Neymara. Fantastycznie się zachował w tej sytuacji. Chciałbym tę powtórkę zobaczyć z innego ujęcia, bo wyglądało, że piłka wyjdzie w aut. Też miałem takie wrażenie, ale ostatecznie odbiła się od słupka i mamy bramkę. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Raheem Sterling. Nieprzemyślane to podanie, prosto do rywala. Dobrze się pokazał. Spalony! Szkoda tej szansy. No niestety, sędzia sygnalizuje spalonego, chociaż jeśli był, to minimalny. Mbappé. Mbappé przed szansą. I mamy bramkę. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Wiadomo było przed spotkaniem, że nie będzie to zacięty mecz, ale liczyłem, że przeciwnik podejmie jednak walkę. Sam zapał to za mało. Różnica klas jest ogromna. Jesse Lingard, Christian Eriksen, Raheem Sterling. Dobrze, w tempo, będzie szansa. Wyciągnął się jak długi, obronił to. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Nieudana ta interwencja obrony, zagrożenie wciąż nie minęło. Rozpoczynają kontratak. Oj, nie wyglądało to najlepiej. Sędzia chyba sięgnie po kartkę. Sędzia ukarał gracza żółtą kartką. No i strata piłki. Jordi Alba. Neymar. No, mogą teraz skarcić rywali. Mbappé. No i mamy rzut wolny. Z tej pozycji to może być groźne. Bardzo kiepski występ schodzącego zawodnika i stąd zapewne decyzja o zmianie. To prawda, nie da się ukryć, że nie dał dziś pokazu. Co za uderzenie! Gol! Co za uderzenie Neymara! Rzut wolny wykonany po mistrzowsku. A! A!
No, niewiele tu brakowało, a nie byłoby bramki. Arbiter w zasadzie nie był z daleka w stanie ocenić, czy piłka przekroczyła linię całym obwodem, czy też nie. To prawda. Dobrze, że sędziowie dysponują dziś technologią umożliwiającą im sprawiedliwe rozstrzyganie takich sytuacji. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Prostopadle za linię obrony. Eriksen. Ależ się przedarno. Pusta bramka, to musi być gol. Gol! Taka bramka na otarcie łez, bo nie sądzę, żeby jeszcze ktokolwiek wierzył w ich sukces w dzisiejszym spotkaniu. Przez większość meczu przewaga drużyny przeciwnej była aż nadto wyraźna. Dobrze, że teraz w samej końcówce pokazują sportowego ducha, że grają do końca. Kolejny raz tracą piłkę. Zostało tylko 7 minut plus to, co doliczy sędzia. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Schodzi w pole karne. Ruszyli teraz groźnie do kontry. No, mogli tę kontrę rozegrać zdecydowanie lepiej, a tak strata. Adama. Za linię obrony bardzo sprytnie. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Był faul i rzut wolny. Sędzia upomina gracza. A mogła być kartka, lepiej niech uważa. Darku, to naprawdę była interwencja najwyższej klasy. Prawdziwy kocur z tego bramkarza, jak to mówią. Zagrywa piłkę na skrzydło. Ma szansę na dośrodkowanie. Świetnie zablokował i piłka nie dociera do partnerów. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Aj, słabe wybicie obrońcy, wciąż jest zagrożenie. Oj, teraz może być niebezpiecznie. To musi być bramka! Ależ okazja Suareza! I gol, proszę Państwa! Opłaciło się pracować w odbiorze już na połowie przeciwnika. Drużyna nie wycofała się, odzyskała piłkę, zanim obrona zdążyła się zorganizować i wykorzystała sytuację. Wznowienie od środka, tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Marcus Rashford. Ostatnie 60 sekund. Tyle dzieli nas od gwizdka kończącego drugą połowę spotkania. No, może być groźnie. Jest bramka! Proszę.